Szanowni Państwo, mam przegląd zrobiony. Na filmie nawet zobaczycie, bo to jest wcześniejszy film, będzie. Jest wszystko w normie. Najważniejsze, że tył jest idealnie, jak to się mówi, z przednim coś jest, ale w przednim wahacz zamontowany wszystko i jest niedokręcona nakrętka, no, trzymająca sforzeń, ale to nie, tak do jazdy nie przeszkadza, tylko trzeba to zrobić, no ale to już nie pojadę daleko, to trzeba będzie po prostu gdzieś tu przy okazji podjechać do znajomych i poprosić, żeby wjechać, albo po prostu samemu wziąć klucza i dokręcić. Może po prostu jak robili, to po prostu zapomniał dokręcić. Znaczy to może nie tyle, tylko szybko i później coś tam nie tego i no, to tak różnie bywa, nie wiem, jak nie chcę nikogo oskarżać. Może nakrętka puściła, cholera, też może być, to różnie. No ale trzeba to zrobić. W każdym razie jest wszystko ok, zdane. Nie miał się do czego co przyczepić. Pod spodem byłem z kamerą, pozwolił. Także że wszystko jest ok. Na wstrząsach, na bocznych przesunięciach, tam żadnych luzów, nic w ogóle. Także pod spodem też nic nie ma. No, moim zdaniem jest coś, jak były przez poprzednika progi robione, to niepotrzebnie facet wsadził piankę. To jest złe rozwiązanie, no ale trudno się mówi. Natomiast wszędzie indziej przepatrzył. Tam, gdzie jest koło zapasowe z tyłu, no to tam jest wiadomo, ta takie, jak to się mówi, niecka, bo bagażnik jest równy. No to tam zawsze u Francuzów niestety jest rdza. Czyli może jeszcze przed zimą mi się uda koło ściągnąć, złapać jakąś szczotkę, jakieś coś, czy na kiju, czy gdzieś najechać na coś. Nie wiem, może do szwagra, jest płyciutki, ma takie, ale dobre, ubrać stare ubrania, okulary na oczy, maskę jakąś, wyczyścić, wziąć z aerozolu. Jest specjalna farba do zabezpieczenia właśnie podwozi i etc. i tym podobne. No i wtedy założyć koło, natomiast na koło to ja już wiem, pokrowiec znaleźć, ale brezentowy, taki, który no, szybko nie pójdzie, bo to jest no, działanie wody, zimowoporo i śniegu, etc. Także jest fajnie, jestem zadowolony. Opony zimowe jakieś tam mam. Nie wiem, ale chyba w dosyć dobrym jeszcze stanie bieżniki są. Także na tą zimę jeszcze tam, powiedzmy, może wiekowo są. Deczko tam, powiedzmy, bo jest chyba z 16 roku. Bo to mają niecałe 6 lat, powiedzmy. Ale jeszcze mogą jeść. W razie czego wystarczy, że na jedno oś, dwie sztuki gdzieś kupić w lepszym stanie używane i też będzie ok. No, ale okazało się, że pod spodem dzisiaj, jak myłem samochód, wsadziłem dyszę pod ciśnieniem, silnik, nie, miskę, etc. Trochę się umyło, kurczę pieczone, nic nie było oleju, bo nawet przyglądał się, ja mówię, zaraz coś powiem. No to nawet dobrze, kurczę. No jest bardzo dobrze i jest fajnie, no. 3 dni wcześniej zrobiłem przegląd, ale mam święty spokój, spokojne nerwy, się denerwować, że to czy tamto, nie. Także mili Państwo, no, jest wszystko ok. Miałem plany robić, a sobie radiotelefon kupić, no ale nie zostanie mi pieniędzy, jak to się mówi. Na razie się wstrzymam jeszcze. Może za miesiąc zrobię ten, że tak powiem, może mi się uda kupić coś, albo w międzyczasie może coś trafi się gdzieś na sprzedaży, to akurat na razie muszę wziąć jeszcze olej wymienić. Doradzili mi prawie wszyscy i znajomi, i szwagier, żeby
lotosowski, wziąć polski olej 10W40, to jest półsyntetyk. Lotosa ma też dobrą opinię. No, 4 litry stuwa kosztuje, a olej to sam sobie wymienię. Trochę tam jest kłopotliwy, bo pod spodem jest nisko, nie? Ale jakiś ampul znajdziemy. Styropian się położy na ziemi, żeby no nie ciągnęło, żeby nie ten. Jakiś stary pojemnik 5-litrowy, bok trzeba wyciąć nożem, podstawić, no i rękawiczki chirurgiczne założyć, bo jak się odkręca od miski olejowej, to w pewnym momencie żygnie olejem, no to zachlapie to. Niech wpadnie ten nypel do środka, tam do tego brudnego oleju, trudno się mówi, później się go wyciągnie. No i wziąć nowy, zalać, znaczy zakręcić, zalać nowy i już będzie ok. Na te 10 tysięcy przebiegu, to pewnie do przyszłej jesieni. W środku też, jak byłem na myjce, to odkurzyłem za 5 zł dodatkowo, że tak powiem, odkurzacz taki jak przemysłowy, dar wszystko, że hej, gdzieś między siedzeniami były jakieś monety, kurczę, nie wiem jakie, no wypadły, ja nie zwróciłem uwagi, posłyszałem róże, chrup, 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 no szkoda, bo to jakby tam było więcej niż 5 zł, to szkoda, ale trudno, takie życie. Szyba przednia, no. Przedni właściciel rysa jest, zepsuły się wycieraczki, to szanowny pan kierowca się nie zorientował w porę i porysowany jest. A to, żeby doprowadzić, to jest ciężko, akurat to rysę. Jedna aż taka dosyć mocna. Znajomymi rozmawiałem i z mechanikami, to się nie opłaca. Szybę kupić, no tak, szyba to kosztuje w najgorszym wypadku 200 albo i 300 zł, no to by się tak mówi. Damy sobie spokój, tyle. Nie wiem, jakie światło jest, nie wiem. A no, nic. Jeszcze mogę. Cofałem się delikatnie, ale BMW kobieta jest i musiała jeszcze podjechać. O, tego znam człowieka, stary ubek komunistyczny. Się nie wstydzę nawet w ogóle. Kierowcą był, tak jak ja, tylko że jeździł wiadomo gdzie. Nie był żaden kumpel, świniowaty był facet. Dochrapał się po miesięcznej szkole, znaczy kilkumiesięcznej, chyba 3 miesiące, oficera dostał. Ale tu fiasecznie u nas prawie nikt z nim nie gadał. Taki szujowaty był. Do laptopa, znaczy na laptopa, bo mi łatwiej później na YouTube przerzucić. I patrzcie, do tej pory nie kupiłem matrycy do laptopa, no bo nie ma pieniędzy, no. A postawiłem
ile w cali, to nie wiem. Przekąt na 80 centymetrów, no to sporo. Spory duży. Znaczy telewizor, po prostu dwa piloty używam, żeby to przerzucić, to czy tamto, ale mam ekran, no jak to się mówi, laptop podłączony jest HDMI, że tak powiem, wtyczka, kabel. Bardzo ładnie to wszystko idzie. Także jest ok. W Koszalinie chyba bodajże jest firma komputerowa. Trzeba pytać, to u niego można używany taki, taką matrycę kupić do 1,5 stówy, no to jeszcze jak cię mogę, nie? Nie ma plamek i nie ma rysek. Czasami jakieś zadrapanie się trafia, ale jak myślę, się poprosi faceta, to może sprzeda jakieś godne zaufania, tak? Że tak powiem. Przejazd kolejowy na linii Radom-Warszawa. Dobrze, że nic nie było. Także, mili Państwo, każdy z nas i Wy tak samo też macie problemy życiowe różne. Nie wierzę, żeby każdy miał tak, och, te cacy. Każdy z Was coś ma. Z nas, przepraszam. No mnie wyszło tak, jak wyszło i nic na to nie poradzę. No. Z Ameryką mi nie wyszło. Żałuję bardzo, bo pewnie bym lepiej się ustawił niż jestem, za kółkiem bym jeździł. No ale władze komunistyczne mi blokowały paszport do 84 roku. Później wiza była jak gdyby, nie? Amerykanie nie tego. Czy ja wiem, Amerykanie też biorą łapówy, tylko oni się wybierają. Bo tu znajomi też nie mogli. To co wiem nieoficjalnie, 3000 dolarów poszło i wszyscy we czwórkę dostali wizy i siedzą w Ameryce. Jedyno co chcę uzbierać przez rok, jeżeli Bozia pozwoli mi jeszcze pożyć i stan zdrowia, jak to się mówi, pozwoli, to może bym pojechał do Stanów się tam z kimś gadać, żeby otwierdził czy jak. Chociaż na pół roku czasu mogę zamiatać ulicę, ale to jest zawsze co innego, co by nie było. Dobra, kończę, pozdrawiam, najlepszego.